Siemanko, siemanko, Sebastian z tej strony. Witajcie na moim kanale na YouTube. Oczywiście w 16 odcinku programu Felgoznawcy, a pierwszym w 2023 roku. Także życzę Wam zdrowia, optymizmu i spełnienia marzeń. Oczywiście tych motoryzacyjnych. Nowy rok przywitany. Zima, która tak bardzo lubi zaskakiwać drogowców, kierowców, w tym roku również nas zaskoczyła, ponieważ zamiast typowo zimowej aury, jaka panuje o tej porze roku, mamy iście wiosenną pogodę. Temperatura 1 stycznia w Sycowie wskazywała 17 stopni Celsjusza. Wielu z Was już powolutku przymierza się do zakupu felg na sezon letni. Tak też postanowił również zrobić pan Bartłomiej, nie czekając na wiosnę. Postanowił uzbroić się w felgi do swojej Audi A4 B9. Postawił on na Japan Racing model JR37 w 19 calach w kolorze Hyper Black. Jestem przekonany, że nasz klient będzie bardzo zadowolony z nowego kompletu felg. Postawił on na markę Japan Racing, firmę, która istnieje już od ponad 10 lat na naszym rynku. Produkuje felgi bardzo dobrej jakości, świetnie wykonane. Za chwilkę pokażę Wam z bliska, jak one są malowane, ale mówię, współpracuję z nimi już parę dobrych lat, nie mogę złego słowa powiedzieć. Felgi jakościowo naprawdę są bardzo dobre. Przede wszystkim dają nam bardzo dużo możliwości, ponieważ produkowane są w wersji blank, czyli możemy je dopasować do swoich indywidualnych potrzeb. Audi A4 B9 w oryginale ma zamontowane felgi 19-calowe o szerokości 8,5J i ET40. Z takiego setupu nie do końca był zadowolony pan Bartek, ponieważ felga była schowana w nadkolach. Na początek wybrał on wzór, który go najbardziej interesuje, czyli Japan Racing JR37. Później zająłem się doborem odpowiednich parametrów. Z racji dość młodego wieku auta oraz posiadanego pełnego pakietu ubezpieczeń, uzgodniliśmy, że zostajemy przy szerokości 8,5J. Zmieniliśmy delikatnie tylko offset, tak aby oczywiście felga nie wystawała poza nadkola. Wysunęliśmy ją centymetr na zewnątrz, dzięki czemu uzyskaliśmy efekt, którego tak bardzo wyczekiwał nasz klient. Gdy nadejdzie wiosna i klient będzie montował felgi na auto, na pewno z tego wydarzenia zrobimy krótkie wideo. Pokażę Wam, jak bardzo zmienił się wygląd jego samochodu. Sami musicie przyznać, że dobrze dobrana felga to połowa sukcesu. To tak jakbyśmy kupili garnitur bez butów. Ale wracając do tematu, na to wideo musimy jeszcze chwilkę zaczekać. Skupmy się może teraz na jakości wykonania. Prezentowany kolor nazywa się Hyper Black. Nie jest to ani czarny, ani srebrny. Delikatnie wpadający w chrom. Wygląda naprawdę bardzo dobrze. Środkowy dekielek jest plastikowy. Pomalowany również w kolorze felgi, tworzy jednolitą spójność. A co do jakości wykonania, to jak sami widzicie, każdy cal tej felgi jest naprawdę bardzo starannie wykonany, domalowany, jak większość felg, które oferuje Japan Racing. Wszystko naprawdę wygląda wzorowo. Umiejscowienie wentylka, fajnie, że jest z przodu. Jeśli posiadamy duże zaciski, duże hamulce, to nie będzie problemu z zamontowaniem zaworka, wentylka. Nie będzie nam on haczył o zacisk. Do każdego zakupionego kompletu producent dorzuca pierścienie centrujące. Oczywiście dopasowane są one do piasty naszego samochodu, jak i również komplet śrub na Torx. Do wyboru mamy kolory czarne i srebrne. Oczywiście tych kolorów jest więcej, ale te mamy w standardzie. Dlaczego na Torx? Zwróćcie uwagę, jakie są wąskie otwory. Także standardowa szpilka, której używamy na co dzień, na pewno nie będzie pasowała. A ta prezentuje się w naszej feldze dokładnie tak. Na pewno będzie Was interesowała wklęsłość takiego koła. 8,5 cala ET30 prezentuje się dokładnie tak. ET tutaj nie ma większego znaczenia odnośnie wklęsłości. Wiadomo, czym szersza felga, tym ten konkaw będzie dużo, dużo większy. 8,5 cala, zwróćcie uwagę, ZT30 ma naprawdę dość sporo miejsca na zacisk. Zerkamy jeszcze na wnętrze takiej felgi, ale tutaj w
wszystko naprawdę wykonane wzorowo. Parametry felgi. Oczywiście felga wykonana na zamówienie 19,8,5 ET30 w rozstawie 5x112, a na ramionach mamy na czarnym kolorze, tak tego nie widać, ale mamy tak certyfikaty Will i Via, model felgi ET, tutaj nie mamy wybite, ponieważ felga była robiona na zamówienie, wielkość, no i oczywiście kraj pochodzenia, tu jest Made in Thailand. Ale jak już wspomniałem niejednokrotnie, to nie kraj pochodzenia świadczy o feldze, tylko materiał, z którego została ona wykonana. Zerknijmy teraz na wagę tej felgi. Domowe urządzenie, które każdy z nas posiada w domu, wskazuje nam 11 kg, 8,5 cala. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tej bądź innej felgi, pozostaw komentarz, postaram się na niego jak najszybciej odpowiedzieć. Felgę możemy kupić od 17 do 21 cali w różnych rozstawach, w różnych szerokościach. Wszystko w zależności od Twoich potrzeb. A jeśli nie wiesz, jakie dobrać parametry, wejdź na smrims.pl, wypełnij formularz, a przygotuj ofertę specjalnie dla Ciebie. Będzie mi miło, jeśli zasubskrybujesz ten kanał, bo to dzięki Wam będzie mógł się dalej rozwijać. Pamiętajcie również, żeby odwiedzić moje social media, Facebook, Instagram i TikTok. Widzimy się już w następnym odcinku. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.